Redakcja to kolektyw, grupa ludzi, ale w takiej grupie zdarzają się jednostki także często wyjątkowo zdolne. Jak pogodzić pracę z całą grupą, z tym, że ktoś tam jest wart szczególnego poprowadzenia? Ja myślę, że to wygląda tak, że te osoby szczególne, szczególnie zdolne, przyjmują na siebie funkcje, na przykład, no nie wiem, naczelnego czy redaktora jakiegoś działu. Dotyczące, znaczy działu, jakiegoś działu, czy no można tych funkcji tym zdolnym ludziom przydzielić całe mnóstwo, w zależności od tego, do czego on jest zdolny. Ale przywodzi mi to teraz w taki przykład na myśl dziecka, które w ogóle nie zwracało na siebie uwagi, było uważne, spokojne, mówię o dziewczynie 16-letniej, ale która, no nie można było rozpoznać, kim ona jest, co reprezentuje, jakie ma talenty. I okazało się w którymś momencie, że pisać niespecjalnie umiała, ale była świetnym organizatorem. I to przypadkiem się zupełnie okazało. Została sekretarzem redakcji, nawiązała cudowną współpracę z naczelnym oraz z tym, który składał gazetę tą papierową. Sama nauczyła się składania kumamów, samiuteńka w domu. Zaczęła mi przysyłać tyle pytań internetem, tyle maili, że w końcu musiałyśmy znaleźć inny sposób porozumiewania się, bo było tego tak dużo. I ja zrobiłam wielkie oczy, kiedy okazało się, że ta dziewczyna po pierwsze pisze sobie po cichutku i już nie pisze tak, jak ja wiem, że pisała. Jest znakomitą organizatorką, cudnie współpracuje ze wszystkimi członkami. Także tak, ci, którzy są zdolni, to oni się w którymś momencie ujawnią, bo to są osobowości, to są jednostki indywidualne. Mam ta osoba, która składała gazetki, jest w tej chwili operatorem filmowym w szkole, prowadzi telewizję. Więc to się, i to nie jest szczególnie zdolny uczeń, jeżeli chodzi o inne przedmioty. Natomiast tutaj okazało się, że to jest jego pasja i że potrafi pogodzić wszystko. Bo i nie zalega z nauką, a równocześnie popołudniami potrafi wykorzystać czas na pasję. To się stało pasją tych dzieci, więc to się jakoś tak mimowolnie dzieje, a nauczyciel jednak potrafi zauważyć zdolności ucznia, no i potem je wykorzystać.